Myślę, że przede wszystkim musimy zrozumieć, że świat jest bardzo różnorodny, wielokulturowy, multietniczny i ludzie mają po prostu różne poglądy, różny sposób postrzegania tego świata. Musimy zaakceptować tę różność, nie odchodząc od naszych wartości. Są wartości, z których nigdy nie można zrezygnować, których trzeba bronić, jeśli są lekceważone. Ale jednocześnie trzeba również uszanować inne wartości i wówczas rozpocznie się dialog. I ta wymiana doświadczeń, opinii będzie ubogacała obie strony i będzie tworzyła taką harmonię społeczną, a również harmonię wewnątrz Kościoła. Chrystus nas do tego przygotowuje poprzez Eucharystię, poprzez Pismo Święte i myślę, że jeżeli będziemy blisko Chrystusa, wtedy ten dialog będzie posuwał się pomyślnie.